Marek. Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty. Czyta Magdalena Różczka. Odcinek 19. Kogo podziwiał Grechuta? Ewa Demarczyk i Zygmunt Konieczny. Ten styl od razu ustawił wysoko poprzeczkę. Oni pierwsi tak niebanalnie przekazywali poezję. Zainspirowany Marek sam wszedł na tę ścieżkę, która jednocześnie już u zarania stała się jego własną drogą. Im więcej piosenek się rodziło, tym wzrastała jego pewność co do słuszności obranego szlaku. Dlatego też trudno mi wymienić inne osoby, które miały wpływ na Grechutę jako poetę, kompozytora i piosenkarza w jednej osobie. Podobała mu się spora gromadka wykonawców, będących przedstawicielami różnych gatunków, lecz Marek się na nich nie wzorował. Po prostu szanował ich za pomysły i styl. Jeżeli komuś zazdrościł, bardziej w tonacji żartu, to był to Tom Jones. Mr. Jones wzbudzał u fana Grechuty wyjątkowe emocje. Słuchał go zawsze pełen podziwu. Wśród pań Tina Turner z lat 70., u której cenił wszystko. Głos, interpretację, muzykę, aranże. Bardzo lubił słuchać Tiny Turnerowej, jak mawiają czescy prezenterzy radiowi, ale też Stinga, w swoim czasie The Beatles, będących dla niego, mniemam, wręcz inspiracją do powstania Ocalić od zapomnienia. Małżonek nigdy mi się nie przyznał, ale tak jakoś sobie wydedukowałam ten koncept, obserwując go wówczas przy pracy. Głównie chodziło o pomysł Walczyka, zainspirowanego prościutką melodią śpiewaną przez Paula McCartneya. Oddając należny hołd czwórce z Liverpoolu, trzeba stwierdzić, melodyka ich piosenek brzmi niesamowicie. Do tego odwaga śpiewania zjawiskowych chórków czyściutkimi i jakże męskimi głosami. Perfekcjoniści w każdym calu. Jak mówi młodzież, wielki szacun. Radio Z Gold. Gramy zawsze wielkie przeboje.